Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Takie odcinki pojawiają się bardzo rzadko na moim kanale. W sumie chyba do tej pory był jeden albo dwa. Ale w grze pojawił się mini-event i naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że czas respu wszystkich tytanów został skrócony o 70%. Co oznacza, że możecie bić ich znacznie częściej. Oczywiście nasza kochana XD firma zadbała o to, żebyście nie musieli męczyć swoich pięknych tużek. I dała nam prezent w postaci zwoju na tytana. Mikstury, którą możecie raz na walku lecić 20% żeby nie paść. A w momencie jakby wam się zdarzyło paść na tytanie, to macie także wskrzeszenie śmiałka, które skraca czas nieprzytomności. Aby zawołać drużynę, macie zwój przewołania drużyny. A jeżeli tytani Was interesują, a lubicie ekspić albo macie plan wbicia 300 levela, bo chcecie być jak beścior, to macie błogosławieństwo zwiększające ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki o 70%, także naprawdę sporo. Jest to oczywiście darmowe, także poprzez kliknięcie Kup dostajemy wszystko do naszych pięknych toreb. Zwój oczywiście przeciągamy na siebie, no i on już jest ustawiony na orlice, czyli tytana przepasowanego do naszego levela. Oczywiście wszystkie z tych darmowych upominków wygasają za no, 2 dni, 10 godzin i 40 minut na chwilę obecną, jak to kręcę, czyli o 13.19. Przechodząc dalej, do gry wprowadzone zostały także licytacje eventowe, na których możecie wylicytować sobie zarówno heroiczne kuferki, jak i inne przedmioty mniej lub bardziej przydatne, na przykład zwój nieprzytomności, skracania, albo jakieś mikstury, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Ilość tych licytacji jest uzależniona od liczby graczy na danym serwerze. Jeżeli serwer posiada do 5 tysięcy postaci, to tych kuferków do wylicytowania będzie miał 40. Natomiast jeżeli serwer ma ponad 5000 tysięcy postaci, tych kuferków do wylicytowania będzie możliwych przez cały weekend 200. Liczba postaci na danym serwerze ma też wpływ na to, jaka będzie cena wywoławcza danych kuferków i tutaj znowu odpowiednio na serwerach do 5000 postaci cena wywoławcza będzie wynosiła 1 milion zł, a na serwerach, które mają ponad 5000 postaci 10 tysięcy. Oczywiście to i tak wiele. Nie zmienię, no bo wiadomo, że te ceny za te kuferki Albo inne rzeczy będą przeogromne Ale dodaję, bo napisali Jako, że mamy do czynienia ze świętem Można powiedzieć, jakim jest Black Friday Czyli ogromne zniżki To Garmory także wprowadziło zniżki na różne przedmioty Będziecie teraz je mieli wyświetlone na ekranie A ja wam je po szybkości przeczytam Jeżeli oczywiście są osoby, które nie oglądają filmu Tylko gdzieś tam sobie puściły w tle To właśnie dla ciebie przeczytanie tych zniżek jest byku. 10% upustu dostajemy na rzeczy konsumpcyjne, zezwolenia na wprowadzenie lub zmiana odfitu indywidualnego lub wprowadzenie indywidualnej maskotki u Alerony. 15% zniżki jest na torby między innymi i z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, bo na Unii muszę kupić torbę 42 miejsca. 15% zniżki otrzymamy także na pierścienie, naszej niki, stroje, stroje w sklepie Tafi, stroje w sklepie Jelent, jego hajco na teleporty, teleporty u Jarena oraz na ulepszenia, również 15% zniżki. 20% zniżki mamy obecnie na buty, zbroje, hełmy, rękawice, chowańce, chowańce uchodowcy, barabasza oraz na strzały. I największa zniżka, czyli 25% jest na denary tytoń oraz głowy zbiera. Także jeżeli macie coś co was z tego interesuje to kupcie to widzowie, bo będzie to trwało tylko nieco ponad dwa dni. Wraz z dzisiejszą aktualizacją weszły do gry tak zwane zmiany porządkowe. Jedna z tych zmian jest naprawdę duża, także słuchajcie teraz wszyscy magowie, bo tyczy się ona właśnie was. Wszystkie istniejące w grze laski na maga zostały z dniem dzisiejszym zamienione na różdżki. Zatem jest to naprawdę gruba zmiana. Czy na plus czy na minus wypowiedz się o tym w komentarzu byku, bo bardzo mnie interesuje twoje zdanie. Druga taka zmiana to bronie półtora ręczne, które miały nadane obrażenia magiczne, zostały zamienione na bronie jednoręczne. Z dniem dzisiejszym to jest równie kolejna, mocna i duża zmiana. Mamy do czynienia z czymś takim jak klasy przedmiotów. Klasy przedmiotów są trzy i podzielone są w następujący sposób. Do pierwszej klasy przedmiotów należą przedmioty pochodzące z potworów zwyczajnych elit oraz Elite 2 oraz te z ofert sklepów. Do klasy drugiej przedmiotów należą przedmioty pochodzące z Herosów oraz Kolosów, przedmioty będące nagrodą za wykonanie zadania oraz przedmioty. Przedmioty wytworzone przy użyciu rzemiosła. I trzecia, czyli ostatnia klasa przedmiotów. Przedmioty pochodzące z Tytanów, przedmioty pochodzące z potworów limitowanych, czyli Elit, Herosów czy Kolosów Eventowych oraz przedmioty pochodzące z limitowanych aukcji i licytacji, czyli wszelkie bronie, jakie licytowaliśmy na aukcjach, również zaliczają się do tej trzeciej klasy. Zapytacie, no ale po co w ogóle są te klasy i na co one wpływają? Już śpieszę z odpowiedzią. W zależności od tego, jaką klasę przedmiotu posiadacie, tak silny będziecie mieli bonus w swoim przedmiocie. W przypadku kontry, jeżeli będziecie mieli przedmiot, z klasy pierwszej, bonus będzie wynosił 40%, w przypadku klasy drugiej oraz trzeciej będzie wynosił 50%. Nie mam zielonego pojęcia, jak interpretować widzowie to 60% 2.2 bonusy, więc jeżeli to ogarniasz, napisz mi to proszę w komentarzu. Teraz na ekranie macie przedstawione także pozostałe bonusy i to, jak dane klasy przedmiotów wpływają na siłę tych bonusów w przedmiotach. Kolejną rzeczą, albo kolejną kobietą może w tych czasach chyba tak się powinno mówić, jest Madame Anras, która stoi w Itchan, mniej więcej tutaj w centrum i przygotowała dla nas stroje. Widzowie, jak zawsze stroje, które są wprowadzane, może że nie zawsze, ale bardzo często albo zazwyczaj, stroje wprowadzone no, są zawsze takie, że jeden jest fajny, może dwa, a reszta to takie mechy do wyrzucenia. To w przypadku tego eventu widzowie, przynajmniej moim zdaniem, te stroje są po prostu, nie wiem, Wszystkie niemalże stroje Oprócz dwóch rzędów strojów damskich I dwóch rzędów strojów męskich Reszta, widzowie, rzędów Jest naprawdę, naprawdę bardzo mocna Moim zdaniem te stroje rozwalają system I są po prostu przepiękne Jak zawsze hejtuję stroje Bo po prostu ciężko mi e, dogodzić, że tak powiem To te stroje są naprawdę, naprawdę, naprawdę przepiękne Co prawda są strasznie drogie 3900 smoczych łusek Ale są naprawdę kozakiem A teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, widzowie Masko. I patrzcie na te maskotki, wizowie. Patrzcie, jak to wygląda. Nie wiem, no przysięgam. Akurat, jeżeli, czekajcie, jeszcze sobie zrobimy animację. No ale tu coś tam robi sobie. Lodowe ostrze. O, no to też git. Wizowie, no pod względem grafik, garmory w tym evencie trafiło do mnie w 100%. Naprawdę. Te grafiki są przepiękne. No połączenie, załóżmy, takiego ognistego skurczybyka Załóżmy, z tym strojem. No, mówiąc o samym początku o licytacjach ewentowych, w których możecie wylicytować sobie kuferki, zapomniałem wspomnieć, ale zrobimy sobie to teraz, że możecie także te kuferki, oczywiście, co zrobić? Ching-ching, kupić oczywiście. No, możemy je kupić za smocze łuski, wizowie, i my sobie to zrobimy po to, żeby wam zobrazować, jak mniej więcej te kuferki wyglądają i co ewentualnie można w nich dostać. Także wchodzimy sobie oczywiście w aktualności Black Friday, kupujemy sobie to, a kupimy sobie to razy dwa, ponieważ ja muszę zostawić sobie pieniądze na tą torbę moją piękną. Torba kosztuje 1550 smoczych łusek w ogóle, 1530 smoczych łusek, także nawet jeszcze mniej, także 1530 smoczych łusek muszę sobie na pewno zostawić, no ale jeszcze trochę do tych 1530 smoczych łusek troszkę brakuje, także wydaje mi się, że jeszcze jednego kuferka możemy sobie tutaj zakupić, także aktualności proszę mi tutaj kupić. Dobra, trochę porządek zrobiony, znaczy porządek może nie, ale trochę miejsca zrobionego na ewentualne dropy z tych kuferków. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że walutą jakby tą ewentową, mini ewentową są te czarne żotony, które możecie wymieniać na Różne rzeczy, ale jakie to sobie już możecie przeczytać? My skupimy się teraz na openingu kuferków i otwieramy kuferek numer jeden. Tylko zobaczę czy się nagrywa. Nagrywa się oczywiście. Także otwieramy pierwszy kuferek i z niego mamy e, czarna gitara konsumpcyjna. Ok, czyli jakiś tam taki miksturka, które możemy użyć, coś tam cios krytyczny, bla, 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 nieważne. I duża paczka pyłu astralnego. Także sobie tą paczuszkę oczywiście od razu otwieramy. Je, yeah, nie, dziesięć chyba ich było, tych pyłów astralnych, coś w ten deseń, coś w ten deseń. I otwieramy kolejny kuferek, widzowie jeszcze 8. I z Kolejnego kuferka mamy znowu czarną gitarę, do tego mamy Jacka Truciciela, czyli miksturkę, no to wiadomo, że mech. Mamy kolejny czarny kuferek kuponów i mamy kupon na miksturę wyczerpania. Aha, bo to jest ulepszony krótki kuferek, a to jest czarny kuferek kuponów. Okej, okay, czyli to nie jest kolejne losowanie, co nam wypadnie, tylko to już są bezpośrednio kupony. Także otwieramy te kupony i mamy kupon na teleport oraz kupon na teleport. Także się cieszę, bo te kupony mi się na pewno przydadzą. Otwieramy kolejny yy, ulepszony kuferek i mamy leczenie w walce 13 procent punktów życia w walce można użyć raz na walkę, czyli standardowo. Znamy to i do tego Jack zbawiciel, czyli mikstura z pełnym leczeniem. Także sobie odkładamy tutaj to również tutaj. Otwieramy kolejny kuferek i z kolejnego kuferka mamy czarny zwój wywołania aukcji oraz kupon na miksturę wyczerpania, no, czyli mech. Wywołanie aukcji może być, ale już trochę tego mam i kolejny kruczy ulepszony króczy kuferek wizowie. Z niego wypada nam znowu czarna gitara Znowu, w... a, ten, tym razem wywołanie poczty Okej, okay, wywołanie poczty jest według mnie lepsze aniżeli aukcji I znowu pełna, mm, znaczy miksura z pełnym, z pełnym leczeniem No te dropy takie średniawe Czy jakaś lega by mogła spaść, kurczę pieczone? No i mamy legendę 666 smoczych łusaka Co to za kurna szatańska liczba? Proszę mnie tak tu nie robić Zwój wywołania depozytu Bardzo, bardzo, bardzo mi się przyda, widzowie Także jestem jak najbardziej za I otwieramy kolejny kuferek Już tylko nam trzy zostały I z kuferka wypada nam bło Ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki 27%. No nie jest to dużo, wiadomo, że nie jest to dużo, ale, no ale dobra, jest git. I wywołanie sklepu? Okej, okay, czyli mogę sobie wywołać dowolny sklep istniejący w margol No to jest spoko opcja. Otwieramy kolejny kuferek i z niego wypada nam ulepszony krótszy kuferek. Okej, okay, dobra, czyli będziemy mieli jeszcze jedną szansę na lasowanie i kupun na dużą miksturę wyczerpania. No to taka średniawa, ale okej. Okay. Połączyło nam się to tutaj, także mamy jeszcze dwa kuferki. Otwieramy i mamy z tego дуже Czarny worek złota 3 miliony, Tu są chyba tak? Tak, 3 miliony 283 tysiące Do tego zwój orzeźwienia Okej, okay, to jest fajna opcja I czarny kuferek kuponów Także sobie to oczywiście bierzemy Kuferek kuponów sobie otwieramy I z tego mamy outfit, torba oraz torba No i kurde, nie mamy miejsca znowu Cholercia jasna, znowu nie mamy miejsca Dobra, torby znowu troszkę oczyszczone I otwieramy sobie jeszcze ostatni kuferek Z którego wypada nam kamień CZERWONEGO SMOKA Widzowie, kamień czerwonego smoka Smoka za 2625 smoczych łusek, do tego czarny kuferek kuponów i do tego licencja na zabijanie. Zwiększa ilość po to doświadczenia z walki, czyli to co już dostaliśmy. Także widzowie kamień czerwonego smoka, no chłopie! No takie co, no to ja kurna kocham tą tą loterię. Otwieramy jeszcze kuferek z kuponami. Mamy torba, teleport oraz teleport. No i jako, że tak ładnie poszło i dostaliśmy soczołuski z jednego z kuferków, to otworzymy sobie jeszcze jeden taki kuferek. No dobra, jeden kuferek otworzymy sobie na rozchodniaczka tak zwanego. Do wizowie, także ostatni kuferek oddaje nam. Zwój wywołania poczty. Okej, okay, dobra i z worek złota 4 miliony. Ja nie mogę. No dobra, widzowie. Także wszystko mamy otwarte. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek. W miarę krótki. Mam nadzieję, że krótki. Może wszystkich rzeczy nie powiedziałem. Resztę można sobie doczytać. Ale na tych najważniejszych się skupiłem, widzowie. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja. Wbijajcie na Instagrama bestior. Przez piątek, sobotę i niedzielę nie będzie streamu, widzowie, ponieważ jadę dzisiaj do mamy. W sumie wyjeżdżam za 2 godziny 15 minut. A muszę zmontować ten odcinek, pojechać po Martę. I, i, I ogólnie nie wiem czy się wyrobię, ale mam nadzieję. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze, dużo legend i bijcie Tytanów przez Weekend Wizowie, trzymam kciuki za wasze dropy, bo teraz jest szansa. 70% szybszy rest tytanów trzeba to wykorzystać. Trzymajcie się, a ja zabieram się za montowanie, jadę do mamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Margonem, albo na streamku.